Dzień dobry. Dzisiaj chcielibyśmy przeprowadzić wywiad z panem Darkiem Cieńczakiem, właścicielem siłowni Atleta. Witam serdecznie. Od kiedy istnieje siłownia w Gogolinie? Siłownia Atleta istnieje w Gogolinie już 10 lat. Dokładnie w listopadzie tego roku będziemy obchodzić 10-lecie istnienia tego klubu. Kiedy jest czynna? Kiedy można z niej korzystać? W jakich godzinach? Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. W tych godzinach można w nieograniczonym czasie korzystać z siłowni na wszystkich przyrządach. Dla zorganizowanych grup są przypisane dowolne godziny w ciągu tygodnia. Jakie ceny obowiązują w siłowni? Czy są przystępne? Na siłowni obowiązują ceny jednorazowego wejścia przy treningu, nie jest ograniczony godzinowo, może trwać 2-3 godziny. Jest to 10 zł jednorazowe wejście. Najbardziej opłaca się wykupić karnety. Są w cenach od 60 do 70 zł miesiąc, w zależności od wieku ćwiczącego. Tutaj dla osób uczących się jest promocja zniżkowa. Kto z niej korzysta? Z siłowni korzystają wszystkie osoby zainteresowane aktywnością fizyczną, treningiem na siłowni. Zarówno mieszkańcy Gogolina, jak i osoby spoza Gogolina. Kobiety, mężczyźni. Większą rzeszę ćwiczących stanowi młodzież w wieku około 18, 20, 25 lat. Ile przeciętnie osób ćwiczy na siłowni? Przeciętnie jednorazowo w danym momencie na siłowni ćwiczy około 10-15 osób. Są też godziny luźniejsze, w których można sobie spokojnie poćwiczyć bez długu. Dlaczego warto ćwiczyć? Pytasz, czy warto ćwiczyć na siłowni zapewne. Trening siłowy, tak szczerze, to jest podstawa każdego treningu sportowego. Wszyscy sportowcy z różnych dyscyplin sportowych obowiązkowo ćwiczą na siłowni. Ponieważ w żadnym innym sporcie, w żadnej innej aktywności ruchowej nie możemy w tak dokładny sposób przećwiczyć całego ciała. Dzięki szeregowi przyrządów możemy wyizolować każdą grupę mięśniową, każdą część ciała dokładnie przećwiczyć. Są to treningi bardzo szczegółowe, wyspecjalizowane, jak również dla osób początkujących jest to idealny sposób na zbudowanie zdrowej, sprawnej sylwetki. Można przećwiczyć jednocześnie i siłę, i wytrzymałość, zgubić zbędne kilogramy, czy zbudować tkankę mięśniową. Jest to trening bardzo ogólny i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Czy moglibyśmy spróbować wykonać jakieś ćwiczenie na jednym ze sprzętów? Oczywiście. Zaproponowałbym Wam ćwiczenie na mięśnie nóg, bardzo popularne, nawet wśród osób w Waszym wieku, nieraz na po prostu przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych, czy na SKS-a, gdzie są rozbudowane sale, sprzęt siłowy, to na pewno znajdzie się ten przyrząd. Czy moglibyśmy spróbować wykonać ćwiczenie na tym sprzęcie? Jak najbardziej. Okay. Jest to sprzęt do mięśni, do trenowania mięśni czworogłowych ud w pozycji siedzącej. Tak, wykonujesz wyprost nóg w stawach kolanowych i z powrotem. Pełny wyprost, jest napięcie mięśni, na dole jest rozciągnięcie. Tak jest, tak wygląda właściwe powtórzenie. Na siłowni znajduje się około 40 maszyn treningowych. Każdy trening odbywa się na zasadzie serii i powtórzeń. Jedna seria od 10 do 20 powtórzeń i w ten sposób układamy sobie cały trening. Co zainspirowało Państwa do zbudowania akurat siłowni? Siłownię, jak już wspomniałem na początku, założyłem 10 lat temu. Zainspirowało mnie do tego moje zamiłowanie po prostu do sportu, głównie do treningu siłowego. Na rynku gogolińskim była też taka luka, nie było akurat gdzie poćwiczyć siłowo. Z wywiadów przeprowadzonych wcześniej dowiedziałem się, że jest grupa osób chętnych, które chciałyby chodzić. No i tak krok po kroczku została ta siłownia otwarta i funkcjonuje do dzisiaj. Dlatego wszystkich chętnych aktywności fizycznej, głównie treningu siłowego, serdecznie zapraszam na siłownię Atleta w Gogolinie. Można na miejscu uzyskać fachowe porady o każdej porze. Dziękuję.